Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Manchester United rozsmarowany przez Liverpool, totalna dominacja, wstyd i kompromitacja piłkarzy Erika ten Haga. Ostatni raz tak wysoko przegrali prawie 100 lat temu. FC Barcelona wygrywa na naprawdę wielkim farcie, rywale powinni otrzymać rzut karny. Real Madrid kolejny raz traci punkty, Paulo Sousa krytykuje Krzysztofa Piątka. Moise Kean kopnął rywala bez piłki i wyleciał z boiska, a spędził na nim zaledwie kilkadziesiąt sekund. Bayern Monachium ponownie liderem Bundesligi, a także o historycznym trafieniu Kyliana Mbappé. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Jeżeli wy także interesujecie się piłką nożną, to koniecznie dołączcie do nas. Wystarczy, że klikniecie dzwoneczek i będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Życzę wam udanego dnia i zapraszam do oglądania. Kompromitacja, wstyd, niedowierzanie, totalna demolka. Tak możemy skomentować to, co wczoraj Liverpool zrobił Manchesterowi United. 7-0. Takim wynikiem zakończyła się wczorajsza bitwa o Anglię. Mi jako kibicowi Czerwonych Diabłów ciężko o tym mówić, no ale niestety muszę. W pierwszej części meczu padła tylko jedna bramka, a jej autorem był Cody Gakpo, który pokonał Davida De Gea. Jednak na drugą część tego meczu piłkarze Erika ten Haga praktycznie nie wyszli na murawę. Po zmianie stron dostali aż 6 bramek, popełniali głupie błędy, praktycznie nic im nie wychodziło, kompletnie stracili głowę. Zdecydowanie w ostatnich latach Liverpool nie jest drużyną, z którą to Czerwone Diabły lubią rywalizować. W ostatnich 5 ligowych zmaganiach piłkarze Liverpoolu co najmniej 4 razy zdobywali 4 bramki w jednym meczu. Mohamed Salah wczoraj zdobył 2 gole i tym samym został najlepszym strzelcem w historii The Reds. Co również interesujące, to do roku 2017 Salah w domowych spotkaniach z Manchesterem United dostał więcej żółtych kartek za ściągnięcie koszulki po golu niż piłkarze Manchester United zdobyli bramek. Po jednym z goli Liverpoolu emocje były tak wielkie, że jeden z kibiców The Reds wparował na murawę, ale że padał deszcz i było ślisko, to się poślizgnął i wjechał w Robertsona. Trafił go w kostkę i piłkarz miał problem z podniesieniem się z murawy. W tym momencie nie wiemy, czy stało się coś poważnego, ale nie wyglądało to najlepiej. W każdym razie Jurgen Klopp był tak wściekły na tego kibica, że dobrze, że byli tam ochroniarze, bo pewnie gdyby ich nie było, to on by go po prostu rozszarpał. W trakcie tego meczu fani United zaczęli opuszczać Anfield i trybuny gości już pod sam koniec meczu były praktycznie puste. Po meczu piłkarze Erika ten Haga jak najszybciej chcieli udać się do szatni, ale na to nie pozwolił im Rafael Varane. Jako jedyny krzyknął do kolegów, że mają wracać i podziękować kibicom, tym, którzy zostali na stadionie, za doping. Pomimo tego, że w klubie jest naprawdę krótko, to ten zwycięski gen z Realu Madryt w nim pozostał. Tak po meczu powiedział trener Manchester United Erik ten Hag. Powiedziałem w szatni, że było to nie do zaakceptowania. Występ zawodników, to jasne. To natomiast tylko jeden mecz, choć wielka porażka nie do zaakceptowania, zwłaszcza dla naszych kibiców, zwłaszcza z Liverpoolem. Wrócimy. Ten zespół jest wystarczająco silny, aby to zrobić. Trzeba się zresetować i wrócimy. Znam moich zawodników, to dobre charaktery. Stać ich na powrót do gry i to zrobią. Jedyne pocieszenie dla kibiców Manchester United jest takie, że lepiej raz przegrać 7-0 niż 7 meczów po 1-0. Jednak oczywiście nie wiemy, jakie wyniki będą kolejnych spotkań. I teraz na koniec, co najlepsze. To była najwyższa porażka Manchester United od 26 grudnia 1931 roku, czyli z tego wynika, że United ostatni raz takie lanie dostało 92 lata temu. No i teraz wisienka na torcie. W ostatnich 11 meczach z Manchesterem United Liverpool zdobył 29 goli, tracąc przy tym zaledwie 8 bramek. Coraz większe problemy w lidze mają piłkarze Realu Madryt. Ostatnio nie wykorzystali potknięcia Barcelony z Almerią i odrobili tylko jedno oczko, a wczoraj ich strata do klubu z Katalonii znów się powiększyła. Tym razem w meczu wyjazdowym z Realem Betis zaliczyli zaledwie bezbramkowy remis. Co prawda w 12 minucie meczu Karim Benzema zdobył gola, ale on nie został uznany. Po analizie VAR stwierdzono zagranie ręką przez Rudigera. Pierwsza połowa w ich wykonaniu była naprawdę słaba, bowiem jeżeli zapomnimy o uderzeniu Karima Benzemy, to tak naprawdę nie oddali nawet jednego celnego uderzenia. Po zmianie stron było już lepiej, ale dalej nieskutecznie. Wcześniej swój pojedynek wygrała FC Barcelona. Mierzyli się z Walencją i pokonali rywali 1-0. Możemy jednak powiedzieć, że to była naprawdę szczęśliwa wygrana, a w meczu nie brakowało kontrowersji. W 15 minucie tego meczu bardzo ładnego gola zaliczył Rafinha, który po uderzeniu piłki głową przelobował bramkarza rywali. Po zmianie stron mogli wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale Ferran Torres z rzutu karnego nie trafił nawet w bramkę. Po chwili był jeszcze większy problem, bowiem Blaugrana musiała poradzić sobie w dziesiątkę. Araujo wyleciał z boiska i
od 59 minuty grali bez jedynego piłkarza. W samej końcówce mieliśmy jednak zdecydowanie największą kontrowersję. Kessié faulował rywala w polu karnym, ale arbiter totalnie z tym nic nie zrobił. Faul był naprawdę ewidentny. W ogóle punktem zainteresowania piłkarza FC Barcelony nie była piłka, tylko rywal, a VAR nawet nie interweniował. Oczywiście podyktowanie karnego nie jest jednoznaczne ze zdobyczą bramkową, aczkolwiek ten rzut karny Walencji się po prostu należał, a to, że go nie było, to jeden wielki skandal. Wygrana dumy Katalonii sprawiła, że w tym momencie mają 9 punktów przewagi nad Realem Madryt. Niestety Krzysztof Piątek nie radzi sobie najlepiej w Salernitanie pod wodzą Paulo Sousy. Portugalski szkoleniowiec po wczorajszym bezbramkowym remisie z Sampdorią nie gryzł się w język i skrytykował polskiego napastnika za jego postawę na boisku. Piątek potrafi atakować z głębi pola, pozwala zespołowi kreować akcje i jest groźny w grze powietrznej. Powinien jednak lepiej reagować pod bramką rywala. Musi unikać momentów lekkomyślności. Humory kibiców Juventusu po chwilowej poprawie znowu zostały zweryfikowane, niestety przez kolejną porażkę. Wczoraj 1-0 przegrali z AS Romą. Bramek w pierwszej połowie nie było, a ta jedyna autorstwa Manciniego padła dopiero po zmianie stron. Wojciech Szczęsny przy tym uderzeniu był praktycznie bezradny. W tym pojedynku Nikola Zalewski popełnił błąd, który mógł kosztować utratę gola. Podał do bramkarza za słabo i o mały włos Vlachowicz nie przejąłby piłki. W 89 minucie meczu na placu gry pojawił się Moise Kean, ale już w minucie 90 wyleciał z boiska. Zachował się fatalnie i kopnął rywala bez piłki, który trzymał go jednak za koszulkę. Na nagraniu idealnie widać, że to piłkarz AS Romy specjalnie go trzymał, jednak to jemu puściły nerwy. To było naprawdę niepotrzebne zachowanie, które sprawiło, że tylko osłabił swoją drużynę. W ten weekend porażkę zaliczył także AC Milan. Przegrali oni z Fiorentiną 2-1. I to była już kolejna porażka Milanu w tym sezonie. Przed mundialem grali naprawdę dobry i skuteczny futbol, ale już po nim coś się zdecydowanie popsuło. I to Stefano Pioli ma coraz to większe problemy. Z kolei Bayern Monachium już powrócił na pozycję lidera tabeli. Pokonali 2-1 VfB Stuttgart i znów mają tyle samo punktów co ekipa Signal Iduna Park. Aczkolwiek to oni są liderami przez zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. Jedno jest pewne, rywalizacja do końca tego sezonu o wygranie ligi będzie naprawdę zacięta. Swój pojedynek wygrało także Paris Saint-Germain. 4-2 pokonali Nantes, a sam wynik tego meczu mówi o tym, że było naprawdę ciekawie. Po pierwszej połowie był remis po 2, a w 92 minucie meczu bramkę zdobył Kylian Mbappé. Było to trafienie numer 201 francuskiego napastnika w koszulce drużyny z Paryża. Wcześniej bramkę zdobył także Leo Messi. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 21 w Premier League Brentford zagra z Fulham. Również o tej samej godzinie, tyle że w Hiszpanii, Osasuna zmierzy się z Celtą Vigo. We Włoszech Sassuolo kontra Cremonese, a Torino powalczy z Bolonią. Natomiast w polskiej ekstraklasie Radom jak Radom, Zagłębie Lubin. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, a mam szczerą nadzieję, że tak właśnie było, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Zapraszam do mnie na Instagrama, ale także na Twittera, linki macie oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!